Witamy serdecznie w poniedziałek. Proszę Państwa, naszym gościem Jan Pietrzak. Bardzo się cieszymy. Jan Pietrzak był kiedyś w Radio Wnet, ale to było jeszcze w Paście, czyli to było wiele, wiele lat temu i bardzo się cieszymy, że Pana możemy gościć w świetnej, fantastycznej formie. A skąd Pan wie, proszę Pana? No wiem, bo Pana widzę. To trochę po widać, ale może jeszcze powiemy, kto wita, kto zaprasza. Dziękuję, witam serdecznie. Konrad Mędrzecki, Małgorzata Klesz. Zapraszamy na audycję popołudniową. No i my to jesteśmy najmniej ważni, moja droga. Ale jednak wypada się przedstawić, panie redaktorze. No tak, ale w ogóle, no dlaczego? Jeszcze powiem dlaczego. Dlatego, że pan wydał książkę przed chwilą praktycznie, że tak, biorąc niedawno moje zakazane piosenki. Sprawdzałem, że pan za chwilę ma koncert w Warszawie i koncertuje pan, więc po prostu młodość kwitnie pan, tak? No nie wiem, proszę pana, tak bym tego nie oceniał. Pracuję tak jak całe życie, wydaje mi się, równym rytmem młodego serca po zawałach pracuję. I cały czas mam coś do zrobienia, więc wie pan, no to jest, mój zawód polega na tym, że jak są klienci, chcą kupić książkę, chcą przyjść na koncert, to trzeba sprostać temu wyzwaniu. Kwitnąca na pewno jest okładka jednej z płyt, którą trzymam przed sobą, kabaret pod egidą, bukiet piosenek i tutaj państwo jest, tak wygląda ten obrazek. Że są państwo takim środeczkiem z kwiatków i pan tutaj jest takim żółtym, kwitnącym, szczęśliwym kwiatkiem. To poprzednia kwiatkiem. Płyta. Bardzo kwitnąca. Aha. Będziemy dzisiaj na pewno też słuchać poprzednia, a ja też mam w drugiej dłoni Dziękuję Ci Polsko. To ta najnowsza pana płyta. Tak jest, tak. I no może właśnie, piosenki z tej właśnie 23 czerwca na Żoliborzu będzie koncert, to już tak sobie jest. Pozwolę wtrącić, żeby państwo przygotowali sobie czas w Domu Kultury na Żoliborzu 23. Są bilety, sprawdzałem. Przygotować sobie czas. Ja się pochwalę, tak, bo to właśnie gram w Warszawie, to już jest trzeci koncert w tej sali na zapleczu Teatru Komedia, to bardzo jest ważne. Adres formalny Słowackiego 19, ale to trzeba z tyłu Teatru Komedia trafić. Bardzo zapraszam. My tam graliśmy, zawsze były komplety w ostatnich miesiącach. Tam wchodzi 250 miejsc, także bardzo polecam, żeby wystarczyło miejsc. To się spieszcie, można na takim portalu Kup Bilecik zamawiać. Tak, to śliczny teatr na Żoliborzu, tam tak bardziej schowany. No. Zapraszamy. No to może rozpoczniemy tę audycję, tę rozmowę właśnie utworem z tytułowym utworem z tej płyty Dziękuję Ci Polsko. Proszę bardzo, jak uważasz? No i proszę państwa, przypominam, naszym gościem jest Jan Pietrzak. Jakby głównym pretekstem do naszego spotkania jest wydana książka, Moje zakazane piosenki, wydana niedawno. Książka, która jest podzielona na takie części. Najpierw są cztery krótkie laudacje, ale laudacje no, osób, które jakby są dla każdego Polaka rozpoznawalne i niezwykle ważne. Zbigniew Herbert, Jan Nowak-Jeziorański, Gustaw Holoubek i Maciej Radwan-Rybiński napisali teksty pod wpływem wizyty na pańskich koncertach, pod wpływem tego, co pan pisał, co pan śpiewał i kim był. Także to jest początek. No to są takie nazwiska niesamowite. Później mamy bardzo dużo wierszy, wspaniałych, z różnych lat, a trzecią częścią tej książki są zdjęcia, 175 zdjęć i poznajemy na tych zdjęciach po prostu nieprawdopodobną ilość właśnie tych milion przyjaciół, o których pan przed chwilą śpiewał, tak? Milion przyjaciół, no trudno wymieniać, no właśnie Ewa Dałkowska, powiedzmy, tak? To przyjaciele z kabaretu, to jest w ogóle wiele nazwisk kabaretów po prostu, a niezależnie od tego jest publiczność, która liczy sobie miliony, także to tutaj relacja między kabaretem a publicznością jest kluczem do mojego sukcesu, jeżeli można tak powiedzieć. Od 60 roku występuję, ubiegłego wieku, ubiegłego tysiąclecia. Wyobraźcie sobie, jak długo żyję. Więc to wszystko opiera się na tej symbiozie publiczności mojej z moją ekipą kabaretową i z tą pracą. Tak to wyszło. No bo to tak jest, są tam też robotnicy, ale jest i Ronald Reagan. To jest takie spektrum nieprawdopodobne. Też robotnik. Też roboty. Także. No właśnie pisze, śpiewa pan za te polonezy na Placu Zamkowym i dzisiaj, 17 czerwca 2024 roku, spotykamy się na Placu Zamkowym w studiu Radia Wnet i trochę się zmieniło w tej Polsce znowu.
No niestety na gorsze. No, no właśnie. Nie wiem, czy państwo macie tę samą opinię. Słucham wywiadu, zapraszam państwa serdecznie, to dłuższy wywiad, ale myślę, że warto z Piotrem Lisiewiczem. Piotr Lisiewicz rozmawia z panem. I pan tam mówi takie zdanie, że od roku 2015 żyje w wolnej Polsce. No bo to było jeszcze przed tymi wyborami ostatnimi. No i właśnie, 9 lat. Wyglądało na to, że ta Polska będzie już wolna na zawsze. Ale się nie powiodło. Teraz mamy pewne cofnięcie naszej niepodległości, ponieważ nasi notoryczni sąsiedzi nie kochają naszej niepodległości po prostu. Zwracam, tak się w kółko kręcimy. Zwracam uwagę, że druga Rzeczpospolita wytrzymała tylko 20 lat. Tylko 20 lat wytrzymała Rosja i Niemcy niepodległość Polski i rzucili się na nas, żeby nas po prostu zamordować, bo taki był układ Stalina z Hitlerem, że Polaków wymordować na amen. No to się nie powiodło. Teraz nam się udało, prawda, i zależy jak liczyć 40 czy 30 lat mamy tej większej czy mniejszej suwerenności, ale w każdym razie jest sytuacja nieporównywalna z czasami sowieckimi. No i proszę państwa, jesteśmy w pułapce, ponieważ znowu nasi sąsiedzi mają chrapkę na to, żeby nam tę niepodległość odebrać na różne sposoby. Jedni ze wschodu przemocą, bo taki mają nawyk, a ci z zachodu sztuczkami różnymi, prawnymi, prawda? Bo nas przyjęli do tego imperium brukselskiego i w gruncie rzeczy no, skierowani są na nas bardzo, żeby nam odebrać możliwości rozwojowe, odebrać nam naszą, nie wiem, wiedzę, bo w szkołach mają uczyć zupełnie innej historii, nasze lektury, prawda? I, więc sprawy kulturowe, ale też różne rzeczy dotyczące przemysłu, gospodarki, rolnictwa chociażby, chcą załatwiać za Polaków. Więc w ten sposób tracimy tę niepodległość. Jest zupełnie nowa sytuacja. Ja taką piosenkę napisałem, jak miałem 85 lat. To było w czasach jeszcze, jak byłem młody. Teraz mam 88 rok. Ale tak o tym tutaj rozmawiamy, to się wydaje takie oczywiste. To dlaczego tyle Polaków tego nie widzi? Dlaczego tak łatwo jest ich, wygląda na to, przechytrzyć? No łatwo zmanipulować, to już państwo w świecie mediów wie się lepiej ode mnie. Ktoś to zrobił. Ktoś zmanipulował rodaków. Wytłumaczył im, że no coś się źle stało. Jednym słowem, odwracanie uwagi od meritum trwa, w ten sposób się ludzi bałamuci. Tak jak teraz. Codziennie są jakieś problemy, jakieś wielkie sprawy medialne rozpatrywane, a to związki partnerskie, a uchodzą w bok zupełnie fundamentalne problemy istnienia państwa i narodu. Prawda? Więc to się robi na różne sposoby. Odwraca się uwagę społeczeństwa od rzeczy ważnych. Potem nie wiedzą, kto im to wmówił nawet. Rolnicy tutaj przed chwilą, ktoś się wypowiadał, nie wiedzą, na kogo głosować. No dlaczego nie wiedzą? To niech się dowiedzą. Niech spytają kogoś, do kogo mają zaufanie, prawda? Więc bardzo wiele rzeczy takich się dzieje, które są stworzeniem zamętu przez naszych wrogów, którzy nie chcą, nie życzą sobie wolnej, niepodległej Polski. To ta walka się toczy. No ale nie tylko wrogów, bo mają tutaj bardzo poważnych jakby pomocników, którzy właśnie działają, żeby właśnie białe było czarne, a czarne było białe. No to tak jak profesor Andrzej Nowak opowiadał, cytując Mackiewicza, że właśnie a propos przemówienia naszego premiera, że właśnie się okazuje, że sufit tak naprawdę biały jest czarny i zaczynają wszyscy w to wierzyć. No to jest bardzo trudno, bo to jest też taka, że tak powiem, historia właśnie prania mózgu permanentnego. No ale no było te permanentne pranie mózgu, pamiętam, za komuny. Ja się rodzę z komuny, jakby wychowywałem za komuny i na pańskie, że tak powiem, koncerty. Pańskie się słuchało na kasetach jeszcze takich kręcących. Technicznie marne. I żeśmy to wszystko słuchali, żeby Polska Skaczmarski, pan i no to była siła. No i właśnie i tak sobie myślę, że ten oddech taki, który pozwalał może też jakoś uporządkować te czy jakby od tej trucizny politycznej odejść, to była kultura, przynajmniej jej fragment, to i tak była wielka cenzura, tak? I sobie myślę, jak jest teraz, jak jest dziś, bo... No dużo gorzej, moim zdaniem. Kultura została zmanipulowana, też zaliczona do strefy propagandy. Właśnie. Kiedyś był kabaret Egidy, tak? To może nam powiedzieć, że się przyczynił być może do oświecenia niektórych Polaków. Ja teraz sobie myślę o tym, że no człowiek jest po prostu truty z każdej strony, bardziej może nawet niż kiedyś. W tym
tym sensie bardziej, że bardziej intensywnie, bo jest więcej tych bodźców. To prawda, nie było takich możliwości technicznych. Jak były dwa kanały telewizji. Odsapnąć, bo wiele z nas chce odsapnąć może właśnie dzięki kulturze, dzięki muzyce, dzięki obrazom, a tutaj tak średnio chyba z tą informacją, która była przekazywana przez pana przez wiele lat. Jak to jest z tymi młodymi artystami? No, mój kabaret został bardzo szybko w Wolnej Polsce wyrzucony z wszystkich mediów, prawda? I przestał istnieć formalnie. Nieformalnie, no z Warszawy nie mogłem grać 90. lata. Cieszyłem się, że mamy odzyskaną tego. Wszyscy śpiewali ze mną, żeby Polska była Polską, a jak przyszło to do czego, to w Warszawie mnie wyrzucano z każdego lokalu. Z Domu Kultury od razu dyrektora wyrzucali i mnie. Także jak 4 dyrektorów zwolniłem, to powiedziałem, już więcej nie idę, bo nie chcę zwalniać ludzi z pracy. To potwierdza takie faktyczne walkę z systemem. No tak, prawdziwą. Nie, no systemem, z ludźmi nikczemnymi, którzy nie życzą sobie, żeby Polska była Polską. No ja mam wrogów, dorobiłem się ich i słusznie, no. Przy mojej bardzo intensywnej pracy dla Polski dorobiłem się bardzo wielu wrogów, nie należy tego ukrywać i oni mi przeszkadzają. Nie pozwalałem się cieszyć życiem nadmiernie, żeby mi się w głowie nie przewróciło. Grałem w Krakowie i w Bytomiu w 90. latach. W Wolnej Polsce, prawda? A teraz w Wolnej Warszawie nie mam mowy, żebym zagrał w jakimś lokalu, Dom Kultury, w jakiejś sali teatralnej. Nie można wynająć. Czyli to tutaj, powróciło. Tutaj o polonezach, żeście państwo wspomnieli tutaj. Moje Towarzystwo Patriotyczne w ogóle wynalazło taką sprawę, że w dniu 3 maja będziemy poloneza tańczyć na Placu Zamkowym. I przez wiele lat robiłem taką wielką imprezę masową. Ostatni raz to było 7-8 lat temu. Od władz Warszawy dostałem pozwolenie na 5 metrów kwadratowych przy Rogu Miodowej, żebym tam to zrobił, tego poloneza. Nie było dla mnie miejsca w Warszawie. A impreza była utrwalona przez pewną nową tradycję, której nikt nie wprowadził. Jeżeli można o podłożu tego powiedzieć, to dwa słowa, bo to są takie historie, które mają swoje różne... Chodziło o to, że był prezydent Komorowski i cały 3 maja obchodzono tak, że on stawał z gośćmi, jakimś korpusem dyplomatycznym pod zamkiem, przemawiał do kompanii honorowej na pustym placu. I potem robili do widzenia i wszyscy się rozchodzili, no i chyba na wódkę czy do zamku, czy gdzieś i koniec. A przecież to jest polskie nasze święto, nasze narodowe święto. Czekoladowe orły były jeszcze. To było, ale to już później. To było tak dojmujące, że Towarzystwo Patriotyczne postanowiło urządzić poloneza dla wszystkich mieszkańców. Na początek mieliśmy jeden samochodzik z takim głośnikiem i tym. Zaczęliśmy grać polonezy, ja stałem z mikrofonem, zapraszałem. Okazało się, że się zebrało kilkaset osób ad hoc. I zaczęli tańczyć poloneza 3 maja. I to nas tak zdominowało, to się ten pomysł bardzo spodobał, że następne polonezy urządzaliśmy już z dobrym sprzętem, ze stradą i przychodziły tysiące ludzi, wycieczki chodziły, wszyscy tańczyli poloneza, bo to jest święto narodu, a nie prezydenta, a nie kompanii honorowej, prawda? No z takiego wychodziłem z założenia, ale obecnym władzom Warszawy, już w pewnym momencie przestały tamte władze funkcjonować, przyszły nowe władze, skasowali to święto. Nie możemy my świętować, my naród nie możemy, bo to jest dla nich, dla urzędników. Czyli tak jak w PRL-u. Święta były dla urzędników. Flagi se porozwieszali, prawda? Hymn im grał, a my musieliśmy stać i słuchać. Tak, takie było, bo zresztą podłoże napisania pieśni, że Polska była Polską. Jak patrzyłem na łajdactwo, które rządziło tym PRL-em, to był 76 rok i protestowali przeciwko warchołom i anarchistom, czy komuś takiemu, tym robotnikom z Radomia i Ursusa. Ja to wtedy napisałem, że Polska była Polską. A naród stał, prawda, w błoto, po każdy, wszyscy głowy spuszczone mieli, bo się wstydzili, że muszą uczestniczyć w takiej masówce. I wszystko, co było symbolem naszego kraju, hymn, barwy narodowe, najświętsze słowa o ojczyźnie, o sprawach ważnych, wszystko należało się urzędnikom cudzym. A Polacy musieli stać w błocie po kostki i słuchać tego. I to im się nie należało. Dlatego napisałem, że Polska była Polską. Z takiego marzenia, z takiej refleksji, że coś się stało, że ktoś nam ukradł w ogóle Polskę.
prawda? I to się, ta sytuacja wydaje mi się wyjaśniła przez ciąg historii, natomiast nie do tego stopnia, żeby nasi wrogowie tego nie zauważyli. Oni to dostrzegli i od wielu lat nam przeszkadzają. Także musimy być silni nie tylko jak? Wojskiem. Jak być silnym? No tak jak byli silni żołnierze wyklęci, jak byli silni żołnierze pod Monte Cassino, powstańcy warszawscy. Dzisiaj ponownie sytuacja w Polsce tego wymaga? Musimy walczyć po prostu o ojczyznę. No wymaga, no. Inaczej nas nie będzie. Nie będzie Polski. Są ludzie, którzy z tym się godzą. A ja się z tym nie godzę. I wielu mojego pokoju ludzi się z tym nie godzi, że Polska ma zrzec się swojej suwerenności, swojego ducha, swoich własnych emocji, swojej wrażliwości historycznej. Dlaczego? Swojej religii, swojej wiary, swoich przodków. Dlaczego mamy z tego zrezygnować? To są rzeczy, które wnosimy do Europy niezwykłej wagi. Bardzo potrzebne Europie. Te rzeczy są. Dlatego tak mocno rozwalczają sąsiedzi. No, ale... Całe mnóstwo Polaków może wierzy w to, że dopiero teraz tą prawdziwą siłę Polska uzyska właśnie, jednocząc się z jeszcze bardziej i tworząc federalizację Europy. Przecież to jest niemożliwe. Nie do pana to nie przemawia? Jak przemawia? To widać gołym okiem, no. Jeżeli protestują, że u nas się lotnisko buduje, jakim prawem, no? Jeżeli pani minister edukacji wyrzuca, kto ty jesteś, Polak mały, z nauki historii, bo to jej przeszkadza i przeszkadza Europie Zjednoczonej. A wierszyk z XIX wieku, wierszyk, który mówiłem jako dziecko w schronie, bomby leciały mi na głowę w Warszawie podczas powstania i po powstaniu jeszcze, prawda? Tak, to ty tak. Jesteś Polak mały, jaki znak twój oczy biały, mieszkasz w Polsce i tak dalej. I to mi wyrzucają ze szkół. Dlaczego? Z jakiego powodu? Kto nam demoluje naszą historię, naszą kulturę? Proszę państwa, ja nie jestem jakimś piewcą PRL-u, ale przedstawienia teatralne, jakie w Warszawie się odbywały w czasach PRL-u, były naprawdę wybitne. Wybitne teatry grały, aktorzy świetni. Nawet niektórzy ci sami, którzy jeszcze dożyli do tych czasów, świetni aktorzy grali świetne przedstawienia. Teraz idźcie państwo do jakiegoś teatru. Porażka. Więc niszczona zostaje kultura. Przecież ja nie bronię PRL-u. Tylko, że jednak było możliwe wtedy. Było to możliwe. Teraz możliwe nie jest, bo tak pracują nad tym, żeby wszystko, co się da niszczyć w Polsce. No. No właśnie, nawet język jest niszczony i to jest właśnie takie podstawowe pojęcia. Zostają odwrócone do góry nogami albo w ogóle przestają cokolwiek znaczyć. Powstają jakieś takie... No to jest no też, tak. No, tak jak my za komuny mówiliśmy o nowomowie sowieckiej. Teraz też jest taka nowomowa, ale taka quasi europejska. Ale co robić? Nawet jeśli chodzi o takie, powiedzmy, życie codzienne, życie doczesne. Słucha nas bardzo dużo ludzi, którzy tworzą z nami, można powiedzieć, to radio. Działa strona Patronite i słuchacze dołączają i pozwalają trwać takim stacjom jak Radio Wnet, gdzie puszczamy, gdzie prezentujemy te właśnie zakazane piosenki, chociażby Jana Pietrzaka i słuchają nas teraz ludzie, zgadzają się z nami, myślą podobnie, ale widzą, co się dzieje, widzą, że ta machina ruszyła i może myślą, jak ją zatrzymać, jak próbować ją zatrzymać, czy się w ogóle da. Trzeba robić wszystko, co możliwe. No. Ja nie namawiam do jakichś krwawych buntów, natomiast namawiam przede wszystkim do odczytywania prawdy, bo się zrobiła takie ruchome piaski się zrobiły zupełnie w mediach, są tak zakłamane, załgane media, że bardzo niewiele jest takich stacji, do których można mieć zaufanie, jak państwa stacja, prawda? Że można mieć zaufanie, że kiedy się otworzy, to nie będą kłamać, przynajmniej tyle. To już jest niezwykle ważne. A cała reszta, no po pisach tego krótkotrwałego ministra kultury, podpułkownika, co on narobił, no to widać, jak traktowana jest polska kultura i polska publiczność. Jak traktowana jest. Haniebnie. No, tak. No to czego mamy się spodziewać, jeżeli takiego ministra się wyznacza, który przychodzi tylko po to, żeby zdemolować wszystko? No to, proszę państwa, musimy tak jak w stanie wojennym. Ja chodziłem z gitarą, śpiewałem po domach wyłącznie. Teraz też takie domówki robię. To przy okazji, korzystając z anteny, ogłaszam, że robię, gram po domach i to są bardzo udane przedstawienia. Mniej więcej 40-50 osób minimum musi być, bo i zrzucają się w kapelusz po prostu. Także, żeby się zwróciło na koszty. A w sensie psychicznym dla mnie to jest naprawdę fantastyczna praca. Ja sobie przypominam, jak byłem młodszy o 40 lat, jak grałem w stanie wojennym po domach.
A świetna akcja. Kiedy najbliższa? Jakoś coś więcej. Więcej szczegółów poprosimy. Gdzie znaleźć właśnie tą... Znaczy, nie będę ujawniał, nie będę teraz ujawniał. Kończę teraz oficjalne przedstawienie to jawne, grane na Żoliborzu 23 i trochę urlopu mi się należy. Więc jadę na Mazury, ale tam na Mazurach przy ognisku z całą pewnością będę nieraz występował. Tam mam znajomych w różnych miejscach. Takie występy trwają. Natomiast od nowego sezonu jestem do dyspozycji. Myślę, że jeżeli nic się nie poprawi w naszej kulturze, sensownego nie będzie, to będzie trzeba wrócić do tego stanu. Pan tu wspomniał nazwisko Tałkowskiej. Ona właśnie z Emilianem Kamińskim pierwsi założyli Teatr Domowy w Warszawie. Bardzo ważne i bardzo znaczące wydarzenie kulturowe to było, bo podnosiło ludzi na duchu, że są aktorzy, to była ich piątka, którzy grają teatr normalnie między taboretem a kuchnią, między stołkiem a wejściem, prawda? Grają dla kilkudziesięciu ludzi siedzących na kosach, na podłodze, żeby się poczuć wspólnie, żeby wiedzieć, że mamy wielką kulturę, że mamy o czym mówić, że mamy wspólny powód, żeby się spotykać. Jednym słowem to było takie odświeżające dla mnie przed laty i teraz też te spotkanie, które miałem od początku roku, było ich kilkanaście, takie domówki, fantastyczne zupełnie, bo to taki jest nastrój. Ma pan na myśli Teatr Kamienica? No między innymi też. Tak, między innymi Kamienica. Który walczy o przetrwanie. Tutaj... Ostatnio wygrał proces sądowy, ale to już jakby pominimy ten temat, bo nie będziemy wchodzić. Tak, ale... tak, ale mówimy też o tym w radiu. Ważne miejsce, tak jak pan mówi, takie społeczne bardzo Teatr Kamienica. Tak, tak. Ale jeździł pan też dużo po Polsce i jak właśnie mnie to interesuje, jak ten odbiór na przykład w Ciechocinku i tak dalej, to też takie koncerty fajne i takie miejsca nieoczywiste. Bardzo, bardzo jak pan był przyjmowany właśnie w kurortach? Proszę pana, ja mnie przyjmują wszędzie. Przychodzą do mnie, to jest moja publiczność. Więc to, ja nie mam żadnych... Ja nawet powiem państwu, przyznam się do mojej porażki w jakimś sensie, że przed wyborami październikowymi byłem przekonany, że wygramy, że w ogóle... No, bo miałem tak wspaniałe spotkania z publicznością, ludzie byli tak pełni entuzjazmu, że nie wyobrażałem sobie, że możemy przegrać te wybory. I raptem się okazało, że Niemcy wygrali wybory, prawda? Mówię w skrócie umysłowym pewnym, że teraz kto inny ma rządzić Polską, a nie Polacy. Nie w polskim interesie, tylko w interesie obcych mocarstw ma rządzić. Więc to jest... Nie podejrzewałem. Także ja nie jestem dobrym miernikiem, bo ja mam moją wolność, która przychodzi po to, żeby razem coś przeżyć. Natomiast rzeczywistość dookoła jest bardziej złożona i nie wszyscy niestety mnie słuchają. To jest bolesna sprawa. Ale my słuchamy i może wysłuchamy jakieś piosenki. Wysłuchamy teraz. Piosenki, tak, bardzo chętnie. Później ja chętnie się dopytam o proces cały tworzenia książki. Te 200 fotografii, zdjęć, które pan opatrzył, pan podpisał. O to na pewno zapytamy, ale patrzymy na naszą dzisiejszą długą. Nie zdążymy na pewno wszystkiego, a szkoda listę muzyczną i jeden z utworów to o tytule Taki kraj. Czy możemy tego wysłuchać? Mam bardzo jeszcze... proszę. Dobrze, to słuchamy Jan Pietrzak, Taki kraj i wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest Jan Pietrzak w dalszym ciągu. Proszę państwa, rozmawiamy o wszystkim rozmawiamy, ale głównie naszym pretekstem spotkania była wydana książka Zakazane piosenki. Ja właśnie teraz przeglądałem i to hasło bardzo tak troszkę... Arebur do tego, co słyszeliśmy. Nie ma wolności bez wesołości. Pan, to było takie hasło na święto Egidy. No właśnie, to chyba może to jest ta nasza droga, co? Droga jest, jak świadczy ten repertuar, który państwo wybieracie, nie ja, poważnych raczej do tej pory, że się wybrali pieśni. Droga jest pomiędzy, bo życie to jest, prawda, dramat i komedia. I dobry kabaret ma to, że łączy gatunki, łączy nastroje. Także mój kabaret, który słynął z szyderczej satyry, zawsze miał takie punkty programu, w których trzeba się było i należało się zastanowić, bo to stanowiło pretekst do dalszych szyderstw. Jak się człowiek zastanowił nad takim utworem. Ten utwór napisałem w połowie lat 80. Muzyka, przypominam, Zbigniew Raj z kręgu Piwnicy pod Baranami, kompozytor. Piosenka była napisana początkowo do filmu o powstaniu wielkopolskim Feliksa Falka.
napisaliśmy do takiego filmu, a potem ja zacząłem występować 80. lata. Natomiast jak przyszły te pierwsze półwolne wybory, to bardzo trafiła w tamten czas, w tamtą temperaturę emocjonalną i miała czasami większe nawet emocje niż żeby Polska była Polską, bo tak wprost, wyraźnie mówiła, że to jest nasze miejsce, dobitnie, to jest nasz kraj. Przypominam, że to działo się po kilkudziesięciu latach komunizmu. Ludzie nie rozumieją obecnie, żyjący młodzież, co to były za emocje. Można szydzić, że te wybory nie były udane, że były oszukane, tak, ale dla ludzi, którzy brali w tym udział wtedy, to się liczyło, że my w ogóle możemy razem śpiewać i marzyć o tym, że to jest nasz kraj, że nikt nam tego nie odbierze. Żebyście państwo widzieli te imprezy na rynkach miast, nie wiem, Jasło, chociażby Krosno, tam jeździłem z Guciem Holubkiem, jako taki support, prawda, on tam kandydował i śpiewałem. Jego przemówienia, jego Holubka, występy na wiecach, to była narodowa poezja. On mówił, bo to było tak poruszające niezwykle, słowackiego mówił, beniowskiego, ludziom na wiecu, że można, że to jest nasza poezja. Jednym słowem było to wielkie przeżycie, dlatego apeluję, żeby nie lekceważyć tych takich krokowych, drobnych osiągnięć, które w naszej historii się zdarzały. Że nie wszystko nam się udało od razu wygrać. Że to był proces odzyskiwania niepodległości. Że długo dużo błędów było, że wszystko się załamywało, że nas wrogowie niszczyli. Ale to jest taki przykład właśnie, ten utwór. Napisany w 80-tych lat, przed 89 rok i raptem się okazało, że pieśń wyskoczyła i zajęła miejsce w wyobraźni jakby powszechnej. I taka jest ta twórczość. Szyderstwa swoją drogą, a z drugiej strony refleksja i uczucie jakieś, które mamy do swojego kraju, w którym mieszkamy, który kochamy, którego nasze pokolenia tutaj leżą prawda, w tych grobach, o którym tu śpiewam w tej piosence. I trzeba to wszystko szanować i połączyć. Wtedy jest jakaś całość artystyczna się dokonuje. I taki na ogół jest mój repertuar. Staram się łączyć różne te... różne. Oczywiście zapotrzebowania publiczności bywają różne i emocje publiczne bywają różne, bo są wydarzenia takie, inne, prawda? Teraz ludzie czekają bardzo na szyderstwa z tej ekipy nowej na moich przedstawieniach, ale tak, jestem spokojny w tych sprawach, bo już raz sprawę z prokuratorem miałem już pod tym rządem. Już prokurator mnie przesłuchiwał i już mnie chcieli zamykać, prawda? Tusk zarządził, że mnie zamknąć za jakieś szyderstwo podobno z niego. Tam nic takiego nie było, ale on jest przewrażliwiony na moim punkcie. Pierwszy raz w kabarecie był jakieś 20 lat temu. Tusk, Rokita go przyprowadził. Znaczy, tam Zyta Gilowska i Janek Rokita przyprowadzili Tuska do mojego kabaretu. Tusk zarządził, żeby mnie zamknąć. Tak. To proszę coś więcej na ten temat no powiedzieć. Tak. No dokładnie tak. No prokurator dostał polecenie. Za co dokładnie? No za to, że mówiłem o imigrantach, że mają w Polsce baraki przygotowane to przez Niemców. Teraz niedawno sytuacja. Tak, tak, że mają przygotowane przez Niemców baraki, dlatego Niemcy chcą wysyłać do nas tych. To jest moim zdaniem może sarkastyczna, może zbyt ostra uwaga, ale nie przekraczam poza granicę wolności słowa. No tak. Nic takiego złego nie powiedziałem. Powiedziałem fakt z mojego życia. Ja widziałem to wszystko. Ja przeżyłem wojnę w Polsce. Ja mam prawo o tym mówić. Dopóki moi przyjaciele w getcie byli, ustawa o mowie nienawiści w cudzysłowie nie przejdzie, to może już nie będzie takiego prawa, żeby no to mówić. Być może, ale to ja się na to nigdy nie zgodzę. I nie będą mi zamykać, nie będą mną dyrygować. To jest absolutnie wykluczone. Dlatego naraziłem się panu Tuskowi i miałem sprawę, znaczy jeszcze nie odbyła się ta sprawa, została zawieszona w pewnym momencie, bo ten prokurator, przed którym zeznawałem, w ogóle tam decyzje padły takie, że tam nie ma naruszenia żadnych przepisów. Dostałem taką powiastkę, prawda, że raczej nie będzie kontynuowana ta rozprawa. No ale nigdy nie wiem, co się znowu nie spodoba wodzowi. No, sprawa imigrantów bardzo gorąca obecnie w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce. No to właśnie. Są takie nieostre pojęcia, mowa nienawiści, nie wiadomo, każdego można posądzić, że to po prostu... Przecież to są absurdy, no. Poza tym, jak ja żartowałem z Breżniewa, Gierka Jaruzelskiego, dlaczego ja mam Sztuczka nie żartować? O co chodzi, ludzie, no? Zaraz, no. Ja mówiłem takie żarty o Gierku czy Jaruzelskim, że w ogóle ludzie spadali z krzeseł, bo to był tamten czas rządów generała, prawda? Ja to wszystko mówiłem, a potem przychodzi teraz w wolnej Europie jakiś mężczyzna, prawda, przyjeżdża z Brukseli i mi zakazuje, prawda? Ja nie mogę o czymś mówić, a zwłaszcza o tak dramatycznych i tak ważnych sprawach. Ja nie mówię błahostek, to nie jest byle co.
jak się imigrantów nam do Polski wpycha celowo, to to jest ważne wydarzenie społeczne, publiczne, polityczne. I ja mam prawo się wypowiedzieć, tak jak każdy. Ale ta władza, prawda, jakoś sobie tego nie życzy, więc to zwracam uwagę, jakie są zagrożenia. Przy okazji tak się zgadało, bo ja przecież tych tematów nie wybieram. Państwo mnie wypytujecie. To no, ja ale to wszystko staram się... jakby ma związek z postawą wobec świata, z twórczością, no bo przecież nie można uprawiać pustosłowia. To nie jest pustosłowie, to wszystko musi dotykać rzeczywistości, musi nas w jakiś sensie jakby ustosunkowywać do świata. Na tym polegało, że ten mój kabaret najpierw w Hybrydach, pierwszy studencki, a później kabaret pod egidą się tak dosyć szybko wylansował, wybił się, ponieważ ja zabraniałem właśnie pustosłowia, to co pan powiedział. Miałem bardzo wielu współpracowników utalentowanych, którzy pisali piękne piosenki, tylko o takich błahostkach obyczajowych. Ja zawsze się kłóciłem, czy tam z Adasiem Kretschmanem, czy z Jonaszem Koftą, że to ładna piosenka, ale to do pola, jeśli ktoś zaśpiewa, nie w kabarecie. W kabarecie musi być o czymś, musi być ważne. I tym żeśmy się wyróżniali. I dlatego taka legenda poszła o Hybrydach, że nas z Hybryd wyrzucili w 1947 roku. Kompletnie byliśmy zakazani, a potem zaczęliśmy grać Egidę półlegalnie, tak? Nieoficjalnie, underground. No i znowu były te same problemy, ciągle nas wyrzucali, co sezon zamykali i tak dalej. Ale to legenda pewna powstała i było wiadomo, że jak się idzie pod Egidę, to nie po to, żeby słuchać ładnych piosenek, bo ich jest pełno w przyrodzie, żeby posłuchać czegoś istotnego o naszym niezwykle ważnym życiu. Bo my żyjemy, to nasze życie jest ważne. Każdego człowieka, obecne, dzisiaj, teraz. Prawda? Co się z nami dzieje? Kto nami rządzi? Kto o nas decyduje? Jakie sprawy nas inspirują? Co nas wścieka? Co nas śmieszy? To są nasze poważne sprawy. My żyjemy teraz. I chcemy o tym słyszeć. I taki kabaret robiłem całe życie, dlatego takie mam trudności. I może to jest dobra recepta na to, żeby nie oszaleć, bo myślę sobie, że jak człowiek jest tak zanurzony w to, co dzieje się, nie tylko w polityce, to, co się dzieje i dotyka nas w takim codziennym życiu, to łatwo jest oszaleć, łatwo jest nie dać się tej powadze tego wszystkiego, nie przerosnąć, a pan łączy w dalszym ciągu. To myślę, że to jest niezwykła umiejętność połączenia tematu, który jest bardzo poważny, nieraz tragiczny, z elementem humoru. To jest może recepta na to, żeby nie oszaleć. Pan Bóg dał taką cechę. Ale czy jest panu do śmiechu teraz? No do śmiechu zawsze jest się z czego śmiać, ale oczywiście czasami człowiek jest tylko obywatelem, a nie zawsze jest artystą, prawda? Więc to zupełnie jednak trzeba to rozdzielać. Co innego się robi wtedy, kiedy to się robi tylko zawodowo, żeby się publiczności spodobało i żeby było interesujące, a co innego, kiedy się pisze coś z potrzeby serca, co czasami w ogóle nie ma szansy trafić do publiczności. Chociażby w tej księdze jest taki jeden utwór, który absolutnie był nieprzeznaczony do żadnej publiczności, bo zmarła mi kiedyś córka i napisałem taki wiersz, piosenkę, córeczko ma. I nigdy nie chciałem jej publikować i nigdy nie wykonywałem publicznie. Ale tutaj przekonał mnie ten wydawca, że nic się złego nie stanie pamięci mojej córki i mojemu problemowi psychicznemu, jeżeli to wydrukuję. Także jest taki tekst, którego publicznie nie wykonywałem nigdy. Ale są takie rzeczy i są takie nastroje. No każdy ma, niezależnie od tego, czy aktor, czy nie aktor, że ma jakiś dramat w życiu. Jest pytanie, na ile to można i należy opisywać publicznie. No to tak niedługo rocznica powstania warszawskiego. Ja też przypominam sobie piosenki właśnie z okresu okupacji. Ileż tam humoru też czasami, chociaż to były też nieprawdopodobnie trudne czasy. Ludzie potrafili się śmiać. Właśnie o to chodzi. To jest nasza polska iskra humoru, która naprawdę w najtrudniejszych sytuacjach się bardzo przydaje. Co pana bawi? Jak rozśmieszyć Jana Pietrzaka? Zaskakującym żartem jakimś. Ponieważ ja jakby w sensie formalnym
znam schematy, więc na ogół takie kawały, tak zwane kawały, mają swoje schematy utarte i trudno mnie rozbawić, bo po prostu wiem, jaka będzie puenta od pierwszego zdania, jak człowiek zaczyna opowiadać. Natomiast czasami się zdarzają w naszym życiu i publicznie rzeczy zupełnie zaskakujące, no, chociażby w Sejmie na przykład zdarzają się zaskakujące. Jak człowiek się intensywnie zajmuje polityką, to też się potrafi rozbawić niektórymi wypowiedziami, ludźmi, którzy ma, co oni mają w głowach i tak dalej. No, paradoksy rozśmieszają. Jest pewien mechanizm tworzenia humoru, czy wywoływania śmiechu. I ja to zawodowo potrafię, pochlebiam sobie, a prywatnie to jak każdy człowiek. Śmieje się z tego, co mnie zaskoczy. Jakiś żarcik dziecka mojego, czy wnuka, który mi chce zażartować. Prawda? To są zabawne rzeczy. Czy to, co piesek wyskakuje. Mamy małego pieska, żona sobie przykuta jakiego ciułałę, czy jak to się nazywa. Tak. I co ten piesek wyprawia szalonego. To jest tak zabawne. Więc powody do radości, do śmiechu zawsze są. Zawsze są. Chodzi o to, żeby nie poddawać się nastrojowi klęski, bo to jest w wypadku Polski niestety zagrożenie. Przy naszych różnych porażkach się zbyt często poddajemy nastrojowi porażki, klęski. Nie potrafimy znaleźć dla siebie odczynnika pewnego, takiej chemii, właśnie jakiejś dygresji ironicznej, czegoś takiego, żeby się nie poddawać. Ważna cecha narodowa. Trzeba się tego trzymać. Taki piękny utwór Pani mnie inspiruje mamy też na dzisiejszej liście. A tam Pani mnie inspiruje. To mogę zdradzić tajemnicę. To, poprosimy. To Agnieszka Osiecka napisała dla mnie. Ale głównie to był taki pretekst, że tą panią, która mnie inspiruje, jest ona, niby. Tak to było wymyślone. Trochę inaczej będzie się teraz słuchać tego tak, utworu. To tajemnica jest, bo tego nikt nie wie. To pierwszy raz to zdradziłem, jaka była inspiracja do tego. Bo ja z nią napisałem, czy to oczy mogą kłamać, się bardzo podobało. Powstał wielki przebój i potem przyniosła mi kilka tekstów różnych i zacząłem pisać właśnie muzykę dla jej piosenek, między innymi ten utwór. No i on miał wtedy wielki sukces, bo ja to wokalnie wykonywałem zupełnie jak szalony. Góra, dół, trzy oktawy śpiewałem. No właśnie, ten utwór, czy te oczy mogą kłamać, każdy z nas na pewno zna to. Mnie ciekawi, czy pan zawsze traktował jednak bardziej to tak satyrycznie, tak kabaretowo, czy jednak poważnie? Bo ta historia tam przedstawiona, tych dwójki ludzi po przejściach, którzy się spotykają, właściwie jest chyba całkiem poważną historią. To tak, że się kwiplocie, właśnie między powagą a zgrywą, jak się mówiło w Warszawie. Tak się toczy życie nasze. I tak jest, w dobrych piosenkach tak jest, że nie mogą być jednostronne. Zresztą ja to pisałem trochę na taką nutę warszawską. Pierwsze wykonania, jakie robiłem, to były ci te oczy mogą kłamać, chyba nie. Tak po warszawsku śpiewałem, tak jak śpiewały kapele na podwórkach w czasach mojego dzieciństwa. I to się bardzo Agnieszce spodobało. No ale ja potem, jak to się okazało, że to ma jakiś charakter przebojowy, że ludzie słuchają, to musiałem trochę złagodzić te warszawski akcent taki i zaśpiewać normalnie. Praski, bo pan z Pragi, jak ja zresztą notabene, to ziomale. To pani mnie inspiruje, może jak zdążymy, to nie wiem, jak to się stało, że już jest 16:52, ale wiem, że słuchamy teraz tego utworu. Pani mnie inspiruje. Maestro. Właśnie, godzina z Janem Pietrzakiem dobiega szybko końca. Nieprawdopodobnie ten czas leci z panem. Bardzo dziękujemy. Przypominam o książce Moje zakazane piosenki. Książka dostępna w internecie, można ją zamówić. Wydawnictwo Biały Kruk. Świetna, pięknie wydana, 175 zdjęć, bardzo wiele wierszy, a do tego cztery laudacje, między innymi Zbigniewa Herberta na Dzień Dobry. No trudno naprawdę o lepszą rekomendację. A ja zapraszam do teatru, zaplecze Teatru Komedia 23 w niedzielę o godzinie 18 na osobiste wykonania wielu piosenek z tego właśnie tutaj tytułu. A możemy wstępnie umówić się tutaj na jedną taką domówkę na jesieni? Bardzo proszę, bardzo chętnie. O, pięknie. No to może nawet więcej niż wstępnie się umówimy. To po audycji 40-lecie Egidy. To było w 2007 roku.
bardzo szybko czas mija. To teraz, no to teraz można sobie policzyć, ile to... Ciekawi mnie, jak pan gromadząc te zdjęcia i tutaj je tworząc całą tę książkę, takie słowo, bo nie zdążymy dłużej, takiej emocji. Szanowna pani, to wszystko było kompletnie przypadkowe, bo ta książka miała być złożona z wierszy i z monologów. W pewnym momencie się okazało, że te monologi, jak zaczęliśmy czytać, że trzeba by te monologi opatrzyć wieloma przypisami, bo wymagałoby wyjaśnienia sytuacji, których ja z kogoś żartowałem, a ludzi, którzy nie pamiętają. Więc doszliśmy z wydawcą do wniosku, że nie ma co tych monologów w ten sposób wyjaśniać, co one znaczyły, bo monolog wtedy przejdzie stary, jeżeli ludzie słyszą, jak jest reakcja, a w czytaniu bardzo trudno się. No w każdym razie taka decyzja przypadkowo przyszła jednak, że te monologi, takie grubsze czytanie i ważniejsze problemy pozostawimy do innej książki, a tutaj damy zdjęcia. No i tak to wyszło. Zresztą chwała Bogu, bo wydawnictwo Biały Kruk jest bardzo sprzyjające. To jest druga książka, którą u nich wydałem. 10 lat temu wydałem książkę Śmiech i Złość, felietony z tamtych wczesnych dekad. Pozdrawiam wydawnictwo Biały Kruk. Tak, a ta jest naprawdę pełna wszystkiego, liryczne klimaty także się znajdą przypadkowo tutaj, a może i nie tak przypadkowo otworzyłam tę stronę. Bardzo państwa serdecznie zachęcamy do zakupu tej książki. 16:59, to my kończymy, żegnamy się. Dziękujemy panie Janie bardzo i jesteśmy na tą domówkę tutaj umówieni. Tu prezes tutaj potwierdza z skinieniem. A jest prezes, tak? Nie widziałem tak, nawet. Jest, stoi i za chwilę siada rozmowa. Dziękuję serdecznie. Wnet. Jan Pietrzak był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na pewno też godzina 16:59. Dobry czas, idealny na to, żeby przypomnieć o ważnym adresie patronite.pl/radiownet, bo to dzięki państwu trwają takie audycje, dzięki państwu trwa każda audycja w Radiu Wnet. Wszystkim z państwa, którzy do nas dołączyli, bardzo serdecznie dziękujemy i proszę mieć uszy szeroko otwarte, jeżeli tak można powiedzieć, bo plany wakacyjne są radia bardzo mocno z patronami i ze słuchaczami Radia Wnet związane. Także proszę mieć Radio Wnet włączone. Godzina 17:00.